Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. Dziś poruszamy dwa bardzo ważne tematy, takie, które wprowadzą Was między innymi w ten okres wiosenny, pielęgnacji wiosennej. Nie będę dzisiaj Wam opowiadać o kosmetykach. Myślę, że do tego tematu przejdziemy już w następnej części, ale postanowiłam, że muszę poruszyć te dwa bardzo ważne tematy, które oczywiście dotyczą się skóry, ponieważ jest w tej chwili najlepszy na to okres. A o czym mowa? Zapraszam Was do oglądania. No właśnie, wchodzimy w okres wiosenny i zapytałam Was ostatnio w karcie społeczność, a w sumie zaproponowałam Wam udział w ankiecie w karcie społeczność, gdzie zapytałam Was o to, jak przygotowujecie się do wiosny, jakie kroki podejmujecie, czy zmieniacie kosmetyki, czy wprowadzacie jakieś lżejsze konsystencje, co robicie. Odpowiedzi były oczywiście przeróżne, a tak naprawdę pierwsza rzecz, moje drogie panie i panowie, od której powinniśmy zacząć, jeśli chodzi o sezon, zmianę sezonu, zmianę pielęgnacji, to jest badanie skóry. Tak, dobrze usłyszeliście. Coś, o czym zapominamy, albo też nie wykonujemy tego regularnie. Badanie skóry. I to najlepiej, żeby to było takie badanie profesjonalne, komputerowe, przy wykorzystaniu różnego rodzaju urządzeń. Takie badanie wykonujemy albo w salonie kosmetycznym, który jest wyposażony właśnie w tego typu urządzenie, albo w klinice jakiejś medycznej przychodni, albo też możemy wykonać u dermatologa czy u lekarza, do którego chodzicie regularnie, lekarza z medycyny estetycznej. Warto rozejrzeć się w waszej okolicy i zobaczyć, gdzie takie badania komputerowe możemy wykonać. Służą nam do tego różnego rodzaju urządzenia. Technologia bardzo się posunęła do przodu i to nie jest tylko i wyłącznie dermatoskop, o którym pewnie większość z was teraz pomyślała, a dermatoskop służy generalnie do tego, żeby oceniać, jak wyglądają nasze znamiona, pieprzyki, zmiany barwnikowe. To nie jest tylko i wyłącznie lampa UDA, czyli taka lampa, którą kiedyś stosowało się w salonach kosmetycznych pod odpowiednim światłem. Kosmetyczka sprawdzała, jak wygląda wasza skóra. Nie, moi drodzy, to jest zupełnie już nowa technologia, nowe urządzenia, które co nam dają? Po pierwsze, możemy ocenić stan naszej skóry, aktualny stan naszej skóry, czyli zbadać poziom jej nawilżenia, stany zapalne, rozszerzenie porów, jak bardzo są one rozszerzone, czy mamy jakieś zmiany podskórne, jak głębokie są przebarwienia, które posiadamy, jak głębokie są zmarszczki, jaki jest poziom produkcji sebum na naszej twarzy, jak wyglądają w tej chwili włókna kolagenowe i elastynowe, jaki jest poziom tego kolagenu i elastyny w naszej skórze. Zobaczcie, naprawdę mamy ogromną możliwość zobaczenia pod właśnie takim można by powiedzieć ogromnym mikroskopem i nie tylko, jak w danej chwili wygląda nasza skóra. Dlaczego Was do tego zachęcam? Przede wszystkim dlatego, że nasza skóra się zmienia. Ona się zmienia ze względu na różne czynniki. Między innymi zmienia się sezonowo, bo stosujemy różnego rodzaju kosmetyki, bo mamy inne powietrze, inne warunki atmosferyczne, powietrze w naszych domach, bo być może nasz organizm nie jest odpowiednio nawodniony. Być może też zachodzą w naszym organizmie jakieś zmiany hormonalne. Albo też, moi drodzy, nasza skóra reaguje również na to, co jemy, na nasze pożywienie, na to, co dostarczamy jej do naszego środka. Więc mogą pojawić się na przykład jakieś nietolerancje pokarmowe, o których nie wiemy, a widzimy to na naszej skórze, że coś na niej się dzieje. Czyli tak naprawdę tych czynników, które wpływają na to w danym momencie, jak nasza skóra wygląda, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja zachęcam Was, czy to w wiadomościach prywatnych, które do mnie gdzieś piszecie, czy na przykład w moich mediach społecznościowych, do tego, żeby przynajmniej te dwa razy w roku zbadać skórę. Czasami też wydaje nam się, bo w takiej codziennej pielęgnacji obserwujemy, jak nasza skóra wygląda, wydaje nam się, że wiemy, jaki mamy typ skóry, wiemy, co w danym momencie z tą skórą się dzieje,
Posiadamy gdzieś jakąś wiedzę. Wybaczcie, moi drodzy, że tak zmienia się trochę światło, ale dzisiaj mamy tak dziwną pogodę. Jest słońce, są chmury, momentami pada śnieg. Naprawdę dzisiaj mamy wszystko, więc mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało, że tak trochę tutaj zmienia się słońce. Ale wracając do tematu. Czasami wydaje nam się, że mamy jakiś konkretny typ skóry, albo że nasza skóra w danym momencie wygląda tak i tak, zachowuje się tak i tak i tego jej potrzeba. A przy badaniu komputerowym, przy badaniu, które wykona dla nas specjalista, okazuje się, że jest zupełnie inaczej i pewne symptomy czasami odbieramy jako dane, nie wiem, dane zachowanie naszej skóry, dane chwilowe, na przykład jakieś tam problemy naszej skóry, a może być to zupełnie coś innego, może być to związane z czymś zupełnie innym. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy tę naszą skórę badali, badali ją regularnie i sprawdzali właśnie te wszystkie czynniki, o których Wam wcześniej powiedziałam. Ten poziom nawilżenia, poziom przesuszenia, włókna, przebarwienia, stany zapalne, zaskórniki, zmarszczki, blizny, które gdzieś posiadamy na naszej skórze. Naprawdę jest to bardzo ważna sprawa. A dlaczego też jest to taka ważna sprawa? Dlatego, że kiedy będziecie mieć obraz tego, jak wygląda Wasza skóra, taki właśnie komputerowy obraz tego, co w danej chwili Waszej skórze potrzeba, będziecie też świadomie wybierać pielęgnację i nie będziecie wydawać pieniędzy na niepotrzebne kosmetyki, które później okaże się, że na przykład nie przynoszą efektów, albo są efekty odwrotne, tak, że wydaje Wam się na przykład, że macie skórę mieszaną w danym momencie, że ona się przetłuszcza gdzieś tutaj na Waszej twarzy, więc przydałoby się zastosować kosmetyki do skóry mieszanej, czasami sięgacie po kosmetyki do skóry tłustej i powodujecie, że dochodzi do tego przesuszenia, a może być tak, że właśnie skóra w tym momencie jest mocniej przesuszona, dlatego ona tak reaguje, na przykład błyszczeniem się, tą nadprodukcją sebum, i przydałoby się właśnie nie stosować kosmetyki do cery mieszanej i tłustej, a zastosować kosmetyki do cery suchej, do skóry odwodnionej. Być może macie zaburzoną barierę hydrolipidową, dlatego właśnie kupujecie później jakieś tam kosmetyki, które się u Was nie sprawdzają, wydajecie Wasze pieniądze na te kosmetyki, jesteście zawiedzeni tym, że nie ma efektów, a być może właśnie warto by było zacząć od tego, żeby zrobić badanie. Pewnie tutaj zaraz powiecie, a że takie badania to są drogie, że Was na to nie stać i tak dalej. Słuchajcie, prawda jest taka, że w wielu miejscach takie badania są darmowe. I nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że takie badania można tak naprawdę wykonać za darmo. Czasami niektóre salony kosmetyczne czy gabinety kosmetologiczne proponują wykonanie takiej usługi, jeśli na przykład wykonacie jakiś zabieg. Albo też proponują Wam wykonanie takiej usługi w momencie, kiedy zdecydujecie się na współpracę z danym kosmetologiem. Czyli on nie dość, że wykona Wam badanie komputerowe skóry i oceni jej stan, to jeszcze pomoże Wam w wyborze pielęgnacji, w doborze odpowiedniej pielęgnacji kosmetyków, zaproponuje Wam również odpowiednie zabiegi. Czasami z tego, co zauważyłam i co się już zorientowałam, takie badania można wykonać w cenie od 50 zł w górę, w zależności od tego, gdzie mieszkacie, gdzie wykonujecie takie badanie i na jakim urządzeniu, na jakim sprzęcie jest ono robione. Więc ceny mogą być naprawdę nieduże, a zaoszczędzicie na tym stresu, problemów z kosmetykami, ale też wydawania pieniędzy na niepotrzebne kosmetyki, które u Was się później nie sprawdzą. Dlatego właśnie dzisiaj chciałabym Was zachęcić do tego, skoro mamy już ten sezon wiosenny, za moment ta wiosna nam się w pełni zacznie i myślicie o tym, żeby coś zmienić w Waszej pielęgnacji, albo też widzicie, że po zimie Wasza skóra nie jest w takim stanie, w jakim chcielibyście, żeby była, to ja proponuję Wam zacząć
właśnie od takiego badania komputerowego. Poszukajcie w Waszej okolicy, gdzie można takie badanie zrobić i wybierzcie się na nie. Zobaczycie, że będziecie bardzo zadowoleni z tego, jak to wszystko wygląda, jakie dostaniecie wyniki takiego badania. Zazwyczaj takie wyniki badania macie dla siebie, bo albo są one przesyłane na komputer, na Waszego maila, albo też są udostępniane Wam w postaci takiej papierowej, więc macie wgląd w to, jak Wasze skóra w danym momencie wygląda, ale też czego ona właśnie potrzebuje. I drugi bardzo ważny temat, o którym chciałam dzisiaj powiedzieć i też coś, co chciałabym Was zachęcić do zrobienia tego, to jest przebadanie przed okresem wiosennym i letnim wszelkiego rodzaju znamion, które posiadacie na skórze, pieprzyków, przebarwień, znamion jakichś barwnikowych. Dlaczego? Bardzo mało mówi się o tym w internecie, w ogóle bardzo mało moim zdaniem się o tym wszędzie mówi, jak ważne jest regularne badanie znamion na naszej skórze. Zaczynamy tą naszą większą świadomość od tego, że powinniśmy stosować filtry, ponieważ promieniowanie wpływa w taki sposób na naszą skórę i widzę po Was, że ta Wasza świadomość też wzrasta, bo dopytujecie mnie o to, jakie filtry stosować, kiedy je wprowadzić, kiedy zmieniać z 30 na 50, jak to jest w odniesieniu do kosmetyków, które stosujemy. Więc widzę, że ta Wasza świadomość w stosowaniu filtrów bardzo wzrasta. Ale zadajcie sobie teraz takie pytanie. Ok, już wspomniałam Wam o tym regularnym badaniu skóry, które warto wykonać 2 razy do roku, ale czy regularnie też badacie Wasze znamiona, te zmiany barwnikowe, które gdzieś tam macie, czy regularnie badacie pieprzyki? To jest też niesamowicie istotny temat, zwłaszcza teraz, ponieważ wchodzimy właśnie w ten okres wysokiego promieniowania. Za moment zaczniemy się rozbierać i część z Was będzie stosowała filtry i będzie chroniła Waszą skórę przed tym promieniowaniem, a część z Was pewnie nie. Ja oczywiście tutaj nie chcę Was do niczego zmuszać, to są Wasze decyzje, to co zrobicie, po jakie kroki podejmiecie, czy będziecie stosować filtry, czy też nie, w jaki sposób chronicie Waszą skórę, ale mimo wszystko chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście się wybrali do Waszego prowadzącego dermatologa, który właśnie dermatoskopem przebada Wasze zmiany barwnikowe na skórze. Zobaczy, w jakim one są stanie, czy coś się zmieniło, czy się powiększają, czy zmniejszają, czy być może też nadają się do wycięcia, albo jest coś, co Was niepokoi i widzicie na Waszej skórze jakąś zmianę barwnikową, która na przykład się powiększa lub ma jakąś nieregularną formę, to nie czekajcie, nie zwlekajcie z tym. Wybierzcie się do lekarza, przebadajcie i działajcie w tym kierunku. Ja zawsze będę Wam przypominać o tym, że prewencja jest lepsza niż leczenie. Raków skóry jest naprawdę bardzo dużo i tu nie chodzi tylko i wyłącznie o czerniaka, o którym się tak naprawdę najgłośniej mówi. Uwierzcie mi, że na studiach, kiedy mieliśmy zajęcia z dermatologii i prowadziła je dr Czuwara, która jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce, między innymi właśnie jeśli chodzi o raki skóry, i pokazywała nam zdjęcia, naprawdę drastyczne zdjęcia z tego, do czego potrafimy doprowadzić i jak bardzo lekceważymy jakieś symptomy i to, co dzieje się na naszej skórze i jak wygląda później leczenie, jak w ogóle to przebiega, to uwierzcie mi, nie chcielibyście tego widzieć i nie chcielibyście o tym wiedzieć. A dlatego też mówię Wam dzisiaj o tych dwóch ważnych tematach. Regularne badanie skóry, które zwiększa Waszą świadomość w pielęgnacji, i dwa, regularne badanie znamion. Teraz, kiedy właśnie wchodzimy w ten okres podwyższonego promieniowania i po okresie letnim, po okresie wakacyjnym, kiedy wystawiamy się na to promieniowanie, kiedy nosimy mniej ubrań, mamy więcej słońca, czasami się opalamy, wyjeżdżamy gdzieś na jakieś wakacje, wtedy też po powrocie z takich wakacji warto wybrać się do dermatologa. Kiedy poruszyłam ten temat na moim Instagramie i wspomniałam Wam właśnie o tych znamionach i tych badaniach, dostałam od Was bardzo dużo wiadomości, niestety przykrych wiadomości, że wybieracie się
raz na jakiś czas na takie badanie i jesteście zawiedzone tym, jak ono wygląda, tym, że czasami lekarz, jak to się mówi, sobie tak zerknie, rzuci okiem na to, jak to wygląda, nie użyje dermatoskopu, nie użyje odpowiedniego sprzętu, nie przebada was w odpowiedni sposób i też jesteście zawiedzone. Słuchajcie, to jest, jesteście pacjentem, który wymaga od lekarza i powinien wymagać od lekarza tego, żeby przebadał waszą skórę w odpowiedni sposób. Nie ma czegoś takiego, że idziemy do lekarza i on mówi, dobra, to ja se rzucę okiem, popatrzy, a dobra tam, to jest nic. Nie, po to płacicie za lekarza, po to płacicie za wizytę, jeśli idziecie prywatnie, lub też wykorzystujecie tak naprawdę wasz wolny czas do tego, żeby na taką wizytę się wybrać i macie jakieś w związku z tym oczekiwania, żeby ta wizyta przebiegła w odpowiedni sposób. To jest wasze prawo. I wymagajcie tego od lekarza, żeby w taki sposób właśnie przebadał waszą skórę. Z tego, co zauważyłam w internecie, już niektóre prywatne kliniki prowadzą nawet takie, powiedziałabym, właśnie spotkania, jakby to ująć, takie profilaktyczne, coś w tym stylu, że próbują was zachęcić do tego, żeby pójść do takiej prywatnej kliniki, gdzie odbywają się programy, o to mi chodziło. Nie mogłam znaleźć słowa, ale już wiem, o co mi chodziło. Chodziło mi o programy, takie właśnie profilaktyczne programy, programy sezonowe, w których to zachęcają was do wykonania takich badań i bardzo często są one właśnie bezpłatne. Te badania znamion są bezpłatne, więc czasami możecie wybrać się na wizytę prywatną do waszego lekarza, dermatologa i przy na przykład wizycie, gdzie będzie badał wam skórę albo widzicie, że macie jakiś problem skórny, poproście, żeby dodatkowo jeszcze przebadał wasze znamiona. Czy jeśli na przykład chodzicie do gabinetu medycyny estetycznej, w której przyjmuje was lekarz dermatolog, to też przy okazji wykonywania jakiegoś zabiegu poproście lekarza, żeby zwrócił uwagę na znamiona, które na przykład was gdzieś tam niepokoją, tak? Albo obejrzał wasze jakieś pieprzyki czy te przebarwienia. Lub też właśnie skorzystajcie z tego, że są takie odpowiednie programy profilaktyczne, gdzie możecie wasze znamiona przebadać. I to właśnie teraz, zanim jeszcze zaczniemy się rozbierać, zanim zrobi się ciepło, sprawdźcie, co tam na tej waszej skórze się dzieje. No, troszeczkę się dzisiaj nagadałam, ale słuchajcie, tak mi leżały te dwa tematy trochę na sercu, ponieważ dostaję od was bardzo dużo wiadomości, gdzie prosicie mnie o pomoc w wyborze pielęgnacji i ja staram się zawsze na początek kierować was na takie badanie, ponieważ ja po tej drugiej stronie komputera nie jestem w stanie ocenić, jaką macie skórę. Gdzieś tam bazuje na tym, co wy mówicie, co mi piszecie w tych wiadomościach, że wiecie, że skóra jest taka, że się zachowuje tak, czy są jakieś takie problemy. Staram się kierować was na badania, staram się kierować was najpierw do lekarza, żeby ocenił właśnie wasz stan skóry, żebyście mieli jakąś taką, jak to się mówi, podkładkę z badania, że wiecie, że ona, że skóra w danym momencie jest taka, taka i taka, tego jej potrzeba, to się z nią dzieje, że problem na przykład z alergią na jakieś kosmetyki jest związany z tym czy z tamtym, że lekarz przeprowadzi z wami odpowiedni wywiad, czy też kosmetolog przeprowadzi z wami odpowiedni wywiad, żeby taką skórę zobaczyć, ocenić. Mi jest bardzo ciężko, dlatego też chciałabym właśnie was zachęcić z tym pierwszym tematem odnośnie badania skóry, który zwiększy waszą świadomość w waszej pielęgnacji. I drugi ważny temat, właśnie te znamiona, które gdzieś tam leży mi na sercu, ponieważ ja regularnie badam znamiona na mojej skórze. Ja mam jasną karnację. One gdzieś tam, te znamiona się pojawiają, te przebarwienia jakieś tam barwnikowe, jakieś pieprzyki. Raz na jakiś czas wyjdzie coś nowego, co mnie zastanawia i wolę to wcześniej zbadać, żeby później nie było takiej sytuacji, że muszę to na przykład wyciąć chirurgicznie. W związku z tym pojawi się dosyć duża blizna. Trzeba będzie szukać chirurga, który podejmie takie zadanie i do tego jeszcze wydać na przykład pieniądze na taki zabieg. Ostatnio właśnie wybrałam się do kliniki Wellderm, gdzie widzieliście
relację z zabiegu, który wykonałam sobie na moją szyję i przy okazji poprosiłam panią doktor, żeby też zerknęła na dwa takie znamiona, które mnie tam niepokoiły i co się okazało, jedno mam do wycięcia. To nie będzie jakiś bolesny zabieg, wiem, że pani doktor już mi wszystko powiedziała co i jak, ale pozbywam się tego znamiona, ponieważ nie chcę mieć problemów, nie chcę, żeby coś więcej się z nim działo, żeby to znamie przekształciło się w coś, co później sprawi mi jeszcze więcej nerwów i problemów, dlatego wolę zapobiegać niż później leczyć i do tego też chcę Was dzisiaj przekonać, bo no zwróćcie uwagę, mówimy tak dużo o badaniu piersi, mówimy tak dużo o raku piersi, o raku szyjki macicy, o regularnych badaniach cytologicznych, a czy mówimy tak dużo o tym, żeby regularnie badać naszą skórę, żeby badać nasze znamiona, żeby sprawdzać co na tej skórze się dzieje? No nie, mi się wydaje, że ten temat jeszcze cały czas raczkuje, dlatego dzisiaj właśnie chciałam Was do tego przekonać. I na zakończenie tego dzisiejszego filmu, wprowadzającego tak naprawdę do tej, można by powiedzieć, wiosennej pielęgnacji, chciałabym jeszcze Wam powiedzieć jedną ważną sprawę. Otóż ja oczywiście przygotuję takie filmy tutaj na moim kanale, natomiast jeśli widzicie, że Wasza skóra po zimie jest w dobrym stanie, jeśli widzicie, że nic się z nią nie dzieje, nie ma jakiegoś przesuszenia, że ma ładny kolor, że kosmetyki, które stosowaliście w okresie zimowym, bardzo dobrze się u Was sprawdzały i widzicie, że ta skóra jest w dobrym stanie, to tak naprawdę nie ma sensu nic zmieniać. Nie ma sensu zmieniać na jakieś nowe kosmetyki, inwestować w nowe kosmetyki, wprowadzać jakieś kroki, jeżeli widzicie, że ta pielęgnacja, którą do tej pory stosowaliście, jest dla Was bardzo dobra i Wasza skóra się tym odwdzięcza i pokazuje Wam, że jest ta pielęgnacja dobrze dopasowana, dobrze dobrana. Jedyne, o czym powinniście tylko pomyśleć, tak na dobrą sprawę, to, żeby przejść z filtrów 30, które stosowaliście w okresie zimowym, na filtry 50. Bo tak jak powiedziałam, zwiększa nam się już promieniowanie, wchodzimy w ten okres wysokiego promieniowania, więc trzeba pomyśleć o tym, żeby przejść z niższych filtrów na wyższe filtry, które będą nas lepiej chroniły. Jeśli natomiast widzicie, że po zimie wasza skóra jest bardziej wrażliwa, mocniej przesuszona, bardziej napięta, że ma taki nieładny, poszerzały kolor, że potrzeba jej blasku, odświeżenia, że pojawiły się gdzieś jakieś zaskórniki, albo też odnosicie wrażenie, że kosmetyki, które stosujecie w okresie zimowym, które mają takie gęstsze konsystencje, treściwsze, tłuste, w okresie wiosenno-letnim są dla Was za ciężkie, to myślę, że kolejne filmy, które pojawią się tutaj na moim kanale, będą specjalnie dla Was. I znajdziecie coś w nich, co może Was zainteresować, bo opowiem Wam o różnych kosmetykach, o różnych krokach, o zabiegach i nie tylko. Także tym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że taka mała, mała iskierka pojawiła się w Was w tej chwili i Was zaintrygowała, zainteresowała tematem badania skóry, regularnego badania skóry i badania znamion. I teraz w najbliższym czasie, zanim podejmiecie jakieś kroki, zrobicie te dwa badania, albo przynajmniej jedno z nich. A jeśli już macie wybrać któreś, to wybierzcie to, jeśli chodzi o znamiona. Jeśli coś u siebie widzicie, jeśli coś Was niepokoi, nie czekajcie absolutnie, bo czas działa na Waszą niekorzyść, tylko zróbcie to właśnie teraz. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. No i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie temat, ale mam nadzieję, że też Was zainteresuje. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Buziaki, pa!